Dostałem w karabin. Witam wszystkich z tej strony ULAT. Waszym zadaniem będzie zebrać jak najwięcej złota znajdującego się w banku, we wiaderku. Tutaj w środku są takie ciasteczka żółte. Wynosimy po jednej sztuce złota. Jedna osoba, jedna sztuka złota. Zanosimy do swojego sejfu i tam to złoto deponujemy i stanowi punkt dla naszej drużyny. Kolejnym jakby elementem tej rozgrywki będzie wykradanie złota z sejfu. To znaczy czerwoni stąd mogą sobie myk do sejfu niebieskich, pak zabieram jedną sztukę złota, pak do siebie i już mamy złoto. Będzie bliżej logistycznie. Przeciwnikowi dajcie zmagazynować, a potem wyjść. W sumie to więcej nie ma co gadać, wszystko wyjaśnione, czyli gramy w wojnę o ciasteczka i kto zbiera więcej, ten wygrywa. Proste. Ale tak poza tym, dla tych, co się nie domyślają i nie wiedzą, niedawno byliśmy całą ekipą na CQB w Magnum Arenie w Gdańsku i bawiliśmy się świetnie, mimo że my w CQB to wiadomo raczej noga. Od razu mówię i za dużo gadać nie będę, bo jest to rozgrywka CQB i wiadomo co się dzieje, a ja tutaj skupiłem się mocno na zbieraniu ciasteczek, czyli punktowaniu, a niekoniecznie na zabijaniu, co będziecie widzieli w trakcie nagrania, gdzie głównie ginę, a nie strzelam. A, dostał? Tak? Jak krajtaczek się skupuje? Nie, ja jestem bardzo zadowolony. Jest ten magazyn? Idziemy, powtarzamy? Czekaj, wezmę złoto. Okej, idę, idź. Bierz. A, przemysł wchodzę. Niebieski. Przemysł. Przemas, nasi bronią, my się zajmiemy dostawami. Pierwsza runda zakończona, to zaraz zaczynamy kolejną. Tym razem zamieniamy strony. To jakbyś powiedział, że Kaspar i Semi. No, to było dość widowiskowe. Za Imperatora! Jestem dostał. Mogę iść czy nie? Możesz iść. Dostałem w rękę.
Au! Ja zginąłem przy X-ie, nie? Byłem tam, ale nie z ziemi, tylko z półki. Ać mam zaraz do środka. Chodź. Ładuję! Dostał w dupsko. Sorry. Jestem Szymon. To leć. A, okej? Okay?
kryje. Wiej. Kryje Szymon. Nic, tylko tego idź. Jest bezpiecznie. Sporo. Co to się dzieje? No i tutaj kończy się runda. Czyli na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.